Mateusz Najlet, firma Solid Expert, witam bardzo serdecznie. Od wersji 2008 SolidWorks wprowadził bardzo ciekawą funkcjonalność. Instant 3D. Instant 3D to nic innego jak dynamiczne modelowanie. To możliwość dynamicznej zmiany geometrii modelu. Ale czy tylko? Pokażę dzisiaj ciekawą funkcję Instant 3D, jakimi są ruchome płaszczyzny przekroju, które pozwalają na tworzenie dynamicznych przekrojów modelu. Aby utworzyć taką płaszczyznę, wybieram wstaw, geometria odniesienia, ruchoma płaszczyzna przekroju. Muszę wybrać ścianę planarną, może być to jedna ze ścian modelu, może być to również jedna z płaszczyzn konstrukcyjnych. W drzewie operacji utworzony został folder ruchome płaszczyzny przekroju, w których przechowywane będą wszystkie ruchome płaszczyzny przekroju utworzone dla części. Rozmiar płaszczyzny oparty jest na wybranej ścianie. Aby dostosować rozmiar przekroju do modelu, muszę kliknąć prawym klawiszem myszy na płaszczyźnie, a następnie wybrać wpasuj w część. Aby tworzyć dynamiczne przekroje, wystarczy, że złapię za strzałkę triady i będę ją dynamicznie przesuwał. Pomocna w tym może być linijka. W każdej chwili tworzenia przekroju mogę złapać za edytowalną krawędź. Mają one takie charakterystyczne fioletowe poświaty. I przeciągnąć w celu zmiany geometrii modelu. Kiedy kliknę w wolnym obszarze przestrzeni roboczej, moja płaszczyzna zostanie dezaktywowana. Dziękuję uprzejmie za uwagę.